Baw się zdrowo i sportowo. To hasło przewodnie olimpiady dla przedszkolaków, która odbyła się 12 lutego w hali olsztyńskiego OSIR-u. Oficjalny patronat nad imprezą objął wielokrotny reprezentant Polski w siatkówce i poseł na Sejm RP Paweł Papke. A miałem kiedyś w przyszłości przyjemność reprezentować barwy narodowe. Oczywiście życzę tym dzieciaczkom małym przedszkolnym, aby który z nich kiedyś w przyszłości również miało tą przyjemność wysłuchać naszego Mazurka Dąbrowskiego i nas reprezentować na arenie międzynarodowej. Organizatorzy zaprosili do wspólnej zabawy dzieci z 6 olsztyńskich przedszkoli. Towarzyszyli im wychowawcy i rodzice, którzy urządzili młodym zawodnikom doping godny prawdziwej olimpiady. Zależało nam na tym, żeby właśnie wpoić w dzieci ten ruch, przede wszystkim ruch, no i zdrowy poczęstunek, który przygotowałyśmy dla dzieci, czyli owoce, woda i soczki. Zdaniem Janusza Litwińskiego, dyrektora olsztyńskiego OSIR-u, XXI wiek to wyzwanie, bo coraz mniej dzieci uprawia sport. Dlatego imprezy sportowe dla dzieci są teraz wyjątkowo ważne. W czasach, gdzie generalnie coraz mniej dzieci spędza czas właśnie na boiskach sportowych, na podwórkach, żeby jednak wybierały tą formę spędzania czasu wolnego ponad tradycyjną, najbardziej prostą przed komputerem. Jak dodała zastępca prezydenta Olsztyna Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, impreza miała jeszcze jedno istotne znaczenie. Ona świadczy o bardzo dużej współpracy, powiedziałbym, w tej sferze społecznej, bo są tu przedszkola, jest ośrodek sportu i rekreacji. To pokazuje, że jest dobra atmosfera w pracy, że dyrektorzy, nauczyciele, ale również sportowcy potrafią się ze sobą zjednoczyć. To jest bardzo, bardzo ważne. Na olimpiadzie sportowej olsztyńskich przedszkolaków najbardziej liczyło się nie to, kto wygra. Organizatorzy podsumowali, że zwycięstwem dzieci było już samo ich uczestnictwo, a największą nagrodą kształtowanie w sobie zdrowych nawyków.